Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dziś kontynuacja serii Znasz odpowiedź równa się 100 zł. Dzisiaj są tylko trudne odpowiedzi, powiedzmy, bo do wygrania jest dzisiaj tylko za odpowiedź 100 zł. Nie ma 50, już lecimy w 100 zł i dziś na pytania będzie odpowiadać ekipa. Także elegancko. On jest nieprzygotowany. Ekipa. Gdzie masz długopis, gdzie masz kartki, gdzie masz zeszyt? Czajcie to, że zakręciłem globusem i na Maderę dało, a Madera jest taką malutką kropeczką tutaj. I dzisiaj ekipa wróciła do szkoły i dzisiaj będę przepytywać ekipę nie tylko z tematu social media, YouTube'a, zobaczymy ile wiedzą na temat w sumie całego świata. Jesteście ciekawi, jakie są pytanka? A jeżeli taki odcinek wam się podoba, to zostawcie łapki w górę i nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału. Przecież macie tutaj, także klikajcie i bądźcie na bieżąco. A my nie przedłużamy, tylko sprawdzamy wiedzę domu. O, no i koniec! No to przerwi, przykro mi! Nie, wracaj do mamy! Ale dzwonek jest na nauczyciela. No i oczywiście zapomniałam wspomnieć, że ten odcinek powstał przy współpracy z tym barkiem. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście ich nowości, czyli H2 Owoc, to zachęcam was do skosztowania. My właśnie częstujemy się tym dzisiaj na odcinku. Dobra, dziś w odcinku możecie wygrać, uwaga, uwaga, 2000 zł. Ciekawe, kto z was będzie najlepszy. I każdy losuje karteczkę po kolei. Kto chce być pierwszy? On. Z tego mojego segregatora. Będę ja pierwszy. A, widzisz. Okej, Majkę. Jakie masz pytanko? Co zrobić? Nie! Karteczki sobie podajemy. Karteczki podajemy sobie karteczki jak zawsze na lekcjach. Jak masz na element na P13. Element napędzający jazdę. Co? Nic nie zrobiłem. Element P13. Element napędzający jak to? No? Żagiel. Dobrze! Git! Yeah. Co? Nie cieszę się, że stówę wygrałeś. No cieszę się, cieszę się. Nie widać. Kto się zgłasza kolejny? Patrz, to! Dobra, Galeuszka. Dobra, Marta jest kolejna, uwaga, uwaga, dawaj Marta. Przeczytaj mi najpierw, jaki masz numer pytanka. No. No nie. W hymnie którego państwa jest wzmianka o Polsce? Numer pytanka! Aha, 11. To są takie trudne pytania. Ja przeczytam jeszcze raz przeczytam pytanie, dobra? Żeby wszyscy wiedzieli. W hymnie którego państwa jest wzmianka o Polsce? A, USA, żebyście też wiedzieli, jakie jest pytanie. B, to Włochy. C, Szwecji, czy D, Hiszpanii? H, ja wiem. C? Ja wiem. Jędow. Nie mam pojęcia, C, szczerze. Szwecji? Ja na Włochy. 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 Kojarzy masz jakaś, że Francja albo Włochy miał. Ja nawet słyszałem kiedyś jakieś muzyce, chyba ten, wiem. Marta na razie w pierwszej rundzie ma 0, Michael ma 100, tak? Włochy. Krzychu! Ty tam wiesz, siedź w tej ostatniej ławce, gościu. Dobra, Krzychu, dawaj numer pytanka mi na tyczowy. 16. 16, dobra, uwaga, uwaga. W którym państwie Dzień Polaka jest narodowym świętem? No i co? Siedzisz z tyłu, trzeba było usiąść koło Majka i słuchać na lekcjach, a nie. Kurde, ja też chyba wiem. Nie. Wiesz? No. Podpowiesz mi? Dobra. Nie mi dasz piżdy. Ja też to możesz dać telefon do przyjaciela. Obstawiam, że... Jakiś, wiesz, państwa, gdzie Polska była, wiesz, lubiana i szanowana. Albo dalej jest na przykład, no musi być dalej w sumie, skoro nie Polak. To jest... No to może być, nie, bo tam jest ich tam więcej. No. Wielka Brytania. Ja w ogóle, ja to powiedziałem tak po prostu. Odpowiedź poprawna to Argentyna. Wow. Teraz ty mam, tak? Zgłaszałeś się. Tak, no ja się zgłaszałem, także mam nadzieję, że tutaj... Ale ciężkie pytanka. Niektóre są mega ciężkie, nie, no, niektóre ważą, są no. Dobra, więc... Wow. Numer pytania. 15 numer. Jaki kolor powstanie z połączenia koloru zielonego i czerwonego? Wow. Ej, Mati! Ale nie łączą się! Kambodża z Tajlandem się nie łączy, niestety. No. Ale mają kolory czerwone. Ale lifehack mam. No, zobacz to. Tu jest zielony, na pójść czerwony. Ha! Ja wiem. Brązowy. Nie. Jak nie? Pomarańczowy? Żółty. No, czerwony i czerwony? Żółty i czerwony wyszedł. Ej, fioletowy! Nie, nie mam pojęcia z tego, myślę, że jakiś ciemny wyjdzie. A nie wychodzi jak jest. Ej, to było trudne, to było trudne strasznie. Trudne pytanie. Teraz czerwony, ja zgłaszam. Żółty, serio? Numer pytanka? Nic nie wygrał. 4. Uwaga, uwaga. Ależ mi sobie pytanie. Ile obserwujących na Instagramie ma aktualnie podopieczny Logana Paula z Polski Gucci Fame Jacob? Gucci Face Jacob. A ty powinieneś być na bieżąco? Ile się mogę pomylić? Możesz się pomylić o 10. A czy na lajcie odpowiem? 88 tysięcy.
80 tysięcy. Stóweczka na ciebie. Aj, co za zdrośniku. Strasznie duży procent. Trzeba było odpowiedzieć. Strasznie duży ja procent. Ja chodziłem na lekcję z social media. Nie łukuję den. Ja wiedziałem, ile ma dokładnie. Nie łukuję den. Nie, spokojnie, nic mnie z panią nauczycielką nie łączy. Trąba ma 0, Karol ma 100. Kto następny się zgłasza? Ja mogę być. Dobra, Majka. Jaka jest stolica Katary? Znasz jakieś miasto? Bo ja chcę zgłosić się do odpowiedzi. Ja wiem. Zgłaszam się. Kurna, spojrzałem czy... Kurna. Ale ja się wyrywałem między dwoma. Ja się nie ważę, że to jest wróżbę. Ci wróżbę, czekaj, zanim odpowiesz, zrobię ci wróżbę. A za takie dwa duże miasta, nie? Stolica Kanady, to... Ja wiem. Każda okazja jest dobra. No dawaj, dobra, możesz znaleźć na globusie. Spróbuj. Ja nie mogę znaleźć na globusie. Oslo? To Norwegia, sztab. To Norwegia, młody. Nie, to nie to. Krzysztof ma szansę. Nie Toronto, Montreal albo Vancouver. Odstawa. Odstawa? Co? O kurna, to jest... Montreal, ja trafiłem, on nie jest chyba w tym, w Kanadzie. Jest w Kanadzie. Tak? Jest w Kanadzie. No. Kolejny, jak się zgłasza? Ja się zgłosiłem. Marta powiedziała, że już się nie zgłasza. Ja się z odcinka. Powiedziała, że już nie odpowiadam na żadne. No, zawstydziłam się, więc nie znałam. Co? No w życiu na to nie odpowiecie, nie mam żadnych pieniędzy. Jaki numerek? Z jaką prędkością wrzucałem powietrze podczas kichnięcia? Jest, ale łatwe. No, mogę odpowiedzieć? Ja też. Pytanie numer 8. Z jaką prędkością wyrzucamy powietrze z płuc podczas kichnięcia? Ja odpowiem z dokładnością 5 km na godzinę. Nie mam tu... Za 50 zł. Nie mam odpowiedzi żadnej? Ja, to trudne. Jak nigdy na tym nie zdałem. To ja ci podpowiem. Chcesz odpowiedź? Szybko. Chcesz odpowiedź? 20 km na godzinę? To jest odpowiedź. 80 km na godzinę? Czy 40 km na godzinę? Chciałem, że kisnąć. Macie jakiś kurs tu? Bo ja mam kurs. Żeby nie może masz tak wiesz. No, naraz kurczę taką minimalną energię, więc jak jest trochę kurzu, to od razu. Więc. No ty jak kichasz, to z 80 na pewno. No ja tak! Ja tak! No ja szybko kicham, dobra, 80. 80? Tak. 40. Mówię, że cię nie wiem. Nie masz racji, nie wiem. Nie, ja mam pytania w ogóle takie. Trafiłeś, ja chcę teraz. Dobra. Numerek pytanka mi proszę powiedz. Dziewiąteczka. No jaki uśmiech już chyba będzie. Dziewiąteczka, dobra. Dziewiąteczka. Przeciętny ołówek może narysować linię o długości. A. 56 km. 1 km. 560 km. Czy 40 075 km. Pytanie. No Krzysiu, prosta sprawa no. Przeciętny. Bierz ołówek i sprawdzaj. Ołówka jestem sobie uczniem i nie wiedziałem, że są ołówka. Obstawiam, że będzie to 1 km. Nie. 56. Jaka jest twoja ostateczna odpowiedź? To już nie fair. Nie, dobra, zostanę przy tym jednym, żeby nie było. Chciałem szukać. Dobra, kto kolejny? Marta. Ja muszę, bo... Ej, Marta, ale dla ciebie, uwaga, ja dla ciebie mam coś. No. Pamiętaj, że nasza przyjaźń jest na dłużej. No. O. 21. 21, uwaga. Z jakich kolorów powstaje fioletowe? Niebieskiego i czerwonego. Dobrze! Yeah. Wow! Jaka pewna odpowiedź. Tutaj nie warto chodziła na plastykę. Ej, serio, zastanowienia się. Ej, pewnie nie zgadnę, więc to bardzo robimy deala. Robimy deala. Jaki numerek ma jeden, przeczytaj? 6. Jedyny organ w ludzkim ciele, który nie rośnie razem z wiekiem to? No, ciebie to pewnie kilka. To jest takie pytanie bardzo łatwe, naprawdę. No, ale jednak trzeba nad nim trochę pomyśleć, no. Na przykład pięta. Ja to nie jestem. Dobra, wiem. No, wiecie, wiesz. Rzaki ogaro. Zero. Minimal. Dobra, Majka, słuchaj. Dobra, no. Chcę się dogadać, nie? Mogę to być ja, jak chcesz. Nie. Chcesz, mogę to być ja, jak chcesz. Nie. Spróbuj, Majka. Organ. Nie mówcie, bo jeżeli ktoś, jak Majka się odpowie, możemy zrobić, że ktoś pierwszy się zgłosi, to może odpowiedzieć na pytanie. Chciałem dia z nim zrobić, nie? Ten organ znajduje się odtąd dotąd. Mato się kupa. No niestety! Koniec czasu. Dobra, no, czekaj. Od tam dotąd, tak? Tak. To jest... Zostawiamy, że się gra, nie. Oko. Oko, dobrze! Są to oczy. Git. Oko to oko? No. Oczy się rodzisz, dlatego są dzieci takie wielkie oczy. Kto kolejny? Ja. Dobra, się upieczy. Uwaga, uwaga, jaki masz numer? Siódemeczka. Siódemeczka. Skąd tak naprawdę pochodzą croissanty? O, tak Pamięć? Naprawdę. To jest dosyć... Tak naprawdę? To jest dosyć nieoczywiste pytanie, naprawdę. No, nazwa francuska, ale wie, to tak jak z pierogami ruskimi, nie? No. Ruskie, nie polskie to. No, zakładam, że nie jest to Francja. A może właśnie? Tylko teraz, co to może być? To państwo jest znane z super kawy i z wypieków. Skoro nie jest to Francja, to nie wiem, co ja może by było. Włochy? No.
Nie. Marta? Głowy? Ktoś inny się zgłasza? Dawaj, Michael. Szwecja. Nie. Anglia. Nie. Karol, ostatnia za ciebie. Dawaj, powiedz jakieś służeby, jakieś państwo. Nie wiem jakie. Austria. Ej, mogę coś odpowiedzieć. Mieszkamy. No, nikt by nie zgasł. No, może ktoś by powiedział Mielec. Mielec! Polska! Mielec! Ja też powiedział. Marta, dobra. Ojej, jakie malutkie. Motown Boy. O nie, numerek? Będziecie wiedzieć, a ja nie będę wiedziała. Numerek? 18. W którym roku powstał Facebook? 2009? Nie. Nie. Możecie się pomylić o 2 lata. Ja? Nie pierwszy. No. 2004. Dobra. No dobra. O nie, serio? Taki stary? No, stary jest stary. Ale trafiłem idealnie, czy tak, tylko mnie? Tak, idealnie. No. A wiecie skąd to wiem? Ciekawostka? Że ostatnio z wujaszkiem gadaliśmy, ja kto tam się kiedyś urodził i coś tam było, że ktoś się urodził wtedy, kiedy... Tak, że jakieś pokolenie nie będzie pokoleniem Facebooka, bo już się urodziło, jak jest Facebook, nie? Że jak się urodzi po 2004, to już nie ma czegoś takiego, że... Bo ja my się urodziliśmy jeszcze jak nie było Face'a, nie? Dopiero tak jakby on wszedł razem z nami w życie. Ej, stop, ja muszę być telefon. Jak powiedz, wiecie? Dobra, jeden uczeń niestety. Czasami jest tak, że na egzaminie możecie się, wiecie, zestresować, nie? Na klasówce. Więc się zestresował, się odpowiedziałem. Zestresował się, no i musiał polecieć, także jedna runda bez minimajka. Kto teraz? Się zgłasza? Chodzisz w spółkę? W spółkę? Nie, stanę tak ciężko. A, okej. Ze spółkę. No. Jaki numer? Numer 20. 20, uwaga, uwaga. Kto na polskim YouTubie ma największą ilość subskrypcji i ile to jest? Blower. 3 miliony 400 tysięcy. Ile? 3 miliony 400 tysięcy. Źle, ktoś się zgłasza? Dobra, Maciej, dawaj. O, 4 miliony 210 tysięcy. 4 miliony 20 tysięcy. 200. 220 tysięcy. Kto kolejny? Ty. Dobra. O, jest. Powiedz, co tam masz? W którym roku powstał Instagram? I o tym mogę się pomylić. No to ważne, ważne, czym mogę się pomylić. Możesz się pomylić o jeden rok. Dajmy, o, dobra, o dwa. 2013. Które? 10? 2011. Możesz się pomylić o jeden rok, 2010. Ale jest to ziko, trafia do ciebie. Elegancko, proszę bardzo, Michael. Masz plus to ziko, czyli co, teraz Michael w sumie, nie, w sumie macie teraz tak samo. Ej, no Krzyku! 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 Krzyku, proszę do pierwszej ławki, zapraszam. Serio, proszę tutaj. No, niegrzecznie, bo ja mnie dopiero się ma. Za dużo gadałeś tam z tymi kolegami. Proszę bardzo. Jak teraz odpowiem, to znaczy, że to się sprawdzi. Że opłaca się siedzieć w pierwszej ławce. Bardzo proszę. Tylko nie przeszkadzaj koledze, bo on się uczy dobrze. Właśnie, a nie przeszkadzaj. Nie, to ja. Jaki masz numerek pytanka? 14. 14. To jest fajne, to jest dla ciebie. Kierowca Fiata ma brata, ale brat kierowcy... Nie ma Fiata. Fiata nie ma brata. Czekajcie, bo się nie wspomnę. Kierowca Fiata ma brata, ale brat kierowcy Fiata nie ma brata. Kim jest kierowca Fiata? Dobra, już ci powiem. Nie. To jest idealne dla ciebie. Z Alfami, zobacz. Tak trafiłeś. Z Alfami. Nie czekaj, Michael, daj szansę Krzykowi. Nie, jeszcze raz powiedz. Kierowca Fiata ma brata, ale brat kierowcy Fiata nie ma brata. Ja wiem. Kim jest kierowca Fiata? Wiesz? No, kierowca Fiata jest jakiś zwykły człowiek, który... Fiat! Nie no. Fiat! Ja wiem. No? Czekaj. Jakim? Kierowcą Fiata, no. Bratem, bratem. Dobra, ale brat kierowcy. Bratem, brat. Jak to było? Nie ma brata. Nie ma brata. Jak to było, Krzychu? No, że kierowca ma brata, ale tak naprawdę ten brat nie jest bratem Fiata. Fiata. I ma brata. I ma brata. Czekaj, kierowca... Kierowca Fiata ma brata. Ma brata, no ma brata. On ma brata. No. Ale ten brat kierowcy Fiata... On? Tak, nie ma brata. To nie istnieje. Nie istnieje. No, nie ma kierowcy Fiata. Nie ma kierowcy, albo kierowcą jest gościu, który nie ma brata. Ja, czy to auto się rozbiło właśnie? Nie. I już nie żyje. Fiat żyje. Co jest? Jaka jest twoja odpowiedź? Kim jest kierowca? Mogę ci odpowiedzieć, chcesz? No. Nie, no. Ale... Skup się na rodzinie. Teraz rodzina. Teraz? To wszystko dla rodziny. Moim zdaniem jest piekarzem. Jezus, wiem! Jasno, poprawną odpowiedź. Dobra, będziesz... A czekaj, Wojtek był przed tobą, nie? Daj mi jeszcze 30 sekund. No kierowcą Fiata, no. Jak ma co odpowiedzieć na to pytanie? Marta się zgłasza. No, Krzyku, dawaj. Nie wiem, jest... bratem kierowcy Fiata. No co chciał powiedzieć, brat? Okej, Majka? Jedynakiem. Jedynakiem, nie! Jeden...
No teraz ty. No powiem wam, skupcie się na rodzinie. No to mówię, Sofiata. Ostatnia odpowiedź, to powiem. Nie. Siostra. Co? No i się wszystko nie, ja się ale ten brat nie ma brata, no mam siostrę. Jezu! Wszyscy się na tych braciach skupili. Tak, na tej szkole. Dlatego wam powiadam, że rodzina, że dziadek, siostra. Ale my mieliśmy wszystko pod siostrę. Tak, to fajnie wszystko mieliśmy. Krzychu, znowu ma zero. Krzychu, nie jesteś, nie wyjdź do mnie w szkole. Uwaga, Marta, jak mi masz pytanka? Obracia się nie uczyłem. Stolica Meksyku to? O, ja wiem. Ja też wiem. Mogę globus? Mogę! Mogę globus? Nie ma Meksyku na tym globusie. Nie ma Meksyku na tym globusie! No zobacz, no Krzym też nie ma. Ja myślę, że nie jest Meksyku na globusie. Żyłem w Meksyku. No i stolicą Meksyku jest? Marta? Nie wiem, Meksyk. Tak! Tak? O, Meksyk. Słuchaczka dla ciebie, proszę bardzo. Dobra. Nie, kurczę. No, dawaj Krzychu, dawaj. Tak się nie odpowiem. Które miasto... Aha, 12, sorry, 12. Okej. Okay. Które miasto jest stolicą Australii? A. Sydney. B. Perth. C. Melbourne. Czy D. Canberra. Sydney. Ja wiem. Canberra. Dobrze. Albo Sydney, albo Melbourne. Canberra. Ale wiecie, czemu Sydney nie jest? Geografii Sydney nie jest dlatego, że strasznie dużo tam napływało turystów i nie dawali sobie z tym rady przenieśli stolicę do mniejszego miasta. A było do Sydney jest strasznie turystyczne, nie? A było kiedyś? Było kiedyś. Jeszcze jedno pytanie dla Krzycha. Nie, ja już nie chcę pytań. Ja chcę odpowiedzieć. Kurde, Krzychu. Ja swoje oddam dla Krzycha. Ha, ale mam pytanie! Jak ile? Ile masz obserwujących na Instagram? Możesz się pomylić o 1000. Co ten numer? Moje. 19. Dobra. Ile masz? Masz tam wypisane nasze wszystkie Instagramy? Ile mamy? Ale w tym momencie. W tym momencie, to jest 903 tysiące. 904. No, nie wiem, co. Dobrze. Ale właśnie to jest takie śmieszne, że ty dopiero robiłeś niedawno ten 1000 i już będziesz kumał, nie? No. Fajnie, dobrze. To co, teraz ostatnie pytanko? Ogólne, bo na a ja bym jakie by odpowiedział na pewno na przykład. Ja nie opowiem, ja nie odpowiem. Trafię tak, że nie opowiem. Daj. To jest ostatnie. Ostatnie pytanko dla Karola. 10. 10. Ile strun ma altówka? O Boże. Nie wiem, co to jest nawet. Pomidorówka? Altówka. Ale to powinien być A3, B4, C5, D6. To po prostu ty szczer, jak nie odpowiesz, to wyeliminujesz mu odpowiedź jedną, jak źle odpowiesz i on będzie miał przy odpowiedzi. Miałem dziewczynę, która chodziła do szkoły muzycznej. Ale nie grała na altówce. Nie grała na altówce, no. Ale grała na wiolonczeli, a nie na altówce. Patrz, a alt to tak brzmi jakby było 2, ale nie ma 2, więc dam 4. Nie? 5. 5. 5. A jak są odpowiedzi? Dobrze! Zabawa cię jednak się przynauczyła, bardzo dobrze. Także podsumowując, najmniej punkcików z moich Krzychu. Nie ma Krzychu, masz Krzychu, bo mi jest szkoda, nie? Nie! Jednak coś wygrałem. Potem na drugim miejscu po Krzychu jest Mike z Martą, a potem jest trąba z Karolem na prowadzeniu, tak? Tak. Dobrze. Proszę pani, ale jeszcze gotówka została. To w tych losach, także zostawiajcie łapki w górę, będzie więcej takiego odcinku. I nie zapominajcie oczywiście o subskrypcji mojego kanału, wciśnijcie znaczy tyle, że klikajcie i bądźcie na bieżąco. No i co? Gratuluję wszystkim wygranym. Ale jestem UB! Pamiętajcie o tym, że w ostatniej łowce się nie opłaca się. Ej, ale siadł z przodu i patrz. I tak nie odpowiedziałem. I tak jest. Na zapytania. Marta, ja nie czytałem. Co masz? Ja też zawsze się coś wspaniałego. Niezwykłego. Mam nadzieję, że to nie kartkówka. Wierzę w ciebie. Pokochaj się chwilę. No dobra. Żeby nie pokochał. Także ja wam bardzo dziękuję za odcinek. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście nowego smaku tym barku, to oczywiście was zapraszam. A ja się z wami żegnam. Do kolejnych odcinków. Cześć!